Witam serdecznie, to jest kanał Prawem na Lewo, zapraszam. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, jak to mówią, planowałem przejść już do tematów bardzo mocno technicznych, że tak to sobie określimy, natomiast proszę mi darować, przy piątku zróbmy sobie coś luźniej, co nie znaczy mniej ważnego. Generalnie, jeżeli chodzi o naszą tematykę, w poprzednim odcinku poruszona cesja, to co znajduje się w liście otrzymanym z sądu, to również tutaj Państwo w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, czyli dosyć spora ilość korespondencji. Natomiast początek znajduje się w jednym miejscu. Początek znajduje się w urzędzie pocztowym. Czyli kwestia odebrania listu. Warto w tym momencie, odbierając list, zapisać na nim datę odbioru, dlatego że data odbioru jest bardzo istotnym elementem. Kwestia, w której uchybimy terminowi, może być sytuacja, w której nie będziemy go w stanie przywrócić, czy też, mówiąc kolokwialnie, mamy pozamiatane po wszystkim. Nawet gdybyśmy mieli 100% racji, to okazało się, przespaliśmy terminy i bardzo trudno, albo czasami wręcz niemożliwym, będzie odwrócenie tegoż błędu. W związku z powyższym, ta najprostsza czynność, odebranie listu i wpisanie na nim daty, jest tak ważnym elementem. Natomiast, czy jest to działanie, mówiąc elegancko, racjonalne, czy też nie. Racjonalizm, no pewnego rodzaju normalność. Z racjonalizmu w zasadzie czystego domniemania korzysta ustawodawca. Ale czy każde jego działanie jest działaniem właściwym? W tej chwili bez skrępowania mogę powiedzieć, że odbiera się listy na poczcie. Ale jeszcze przecież nie tak dawno mieliśmy okazję, że mogło się zdarzyć, że jakżeż dla nas ważną korespondencję sądową, urzędową, można było odebrać w różnych miejscach. No nie ukrywam, nie słyszałem, żeby to była agencja towarzyska, ale o tym, że już to był sex shop, jak najbardziej tak. Czyli okazuje się, że nasz ustawodawca, nie zawsze będąc racjonalnym, ale poczucia humoru mu nie można odmówić. Także tutaj efekt to nie jest anegdota, bo dla bardzo dużej ilości osób poszukiwanie punktu pocztowego, kwestia awizacji, kiedy się okazało, że tak naprawdę my przed sądem nie jesteśmy w stanie udowodnić tego, że osoba doręczająca list mogła poświadczyć nieprawdę, czyli gdzieś w dokumentacji pojawiło się podwójne awizo, okazało się, że nigdy listonosz, czy też osoba, która w tamtym czasie dotyczyło to innego operatora, nie Poczty Polskiej. Bardzo często zdarzało się, że ktoś te listy podpisał, że były próby doręczenia, w rzeczywistości nie. Masę postępowań sądowych zostało sparaliżowanych. I pół biedy było w sytuacji, jeżeli sędzia dał wiarę naszym tłumaczeniom. Natomiast najczęściej efekt jest taki, że my nie udowodnimy tego, że bez własnej winy nie odebraliśmy listu w sytuacji, kiedy pan listonosz stwierdzi, tak, było to awizowane. Czy też najczęstsza przyczyna, i tutaj myślę, że jest to bardziej prośba do pracowników poczty. Zwróćcie Państwo uwagę, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli adresat jest nieobecny, adresat wyprowadził się, proszę wpisywać to na awizie, na liście zwrotnym w tym momencie, ponieważ on wraca do... Więc tutaj jest to bardzo cenna informacja odnośnie tego, że to nie jest, że ktoś nie chciał podjąć korespondencji, tylko że jest to błędny adres. Potem to, co się dzieje, to już jest zupełnie inna historia. Tak więc to jest jeden z elementów tej układanki. Natomiast od niego zaczyna się wszystko. Czyli odbieramy ten list, mamy 14 dni albo na znalezienie prawnika, albo na napisanie samemu odwołania, natomiast zachęcam do tego, aby jednak podjąć walkę. To nie jest tak, że jest to walka Dawida z Goliatem.
Bardzo często nam się wydaje, a 2, 3 stówki, 5, 6. Szkoda nerwów, szkoda zachodu. Tylko kto na tym żeruje? No wybaczcie, ale nie lubię być tą zwierzyną łowną, na którą się poluje. I nie chciałbym, aby ktokolwiek z Państwa również był. Więc warto walczyć o siebie, a w takim układzie, zaczynając od tego odebrania listu, wpisania sobie daty na tym liście i podjęcia we właściwym terminie właściwych kroków, spowoduje to, że firma windykacyjna, bo aczkolwiek generalnie powód, 3 razy zastanowi się, zanim złoży powództwo do sądu. Bo w tej chwili to się dzieje z automatu i z automatu w zasadzie okazuje się, że jesteśmy, tak jak to powiedziałem ostatnio, wyssani do ostatniej złotówki. I to w większości wypadków niesłusznie, ale na skutek własnej bierności. A później w czasie postępowania sądowego, no, posłużyłbym się tutaj cytatem z księdza Tischnera, gdzie mówił, że góralski poznanie świata zna 3 rodzaje prawdy. Szczero prawda, tyż prawda i gówno prawda. Bardzo często, jeżeli chodzi o powoda, przedstawia materiał dowodowy, a trzeba pamiętać, że to powód nam musi udowodnić, że jesteśmy coś winni, to ten materiał dowodowy składa się w zasadzie z tych elementów, które można skwitować właśnie tym ostatnim rodzajem prawdy. Ale jeżeli my nie podejmiemy walki, to niejako poddaliśmy się, zanim przystąpiliśmy do działania. W kilku komentarzach pojawiło się coś takiego, pojawiły się pytania, dlaczego firma windykacyjna nie wysyła wezwań listem poleconym. Proszę mi wierzyć, gdyby roszczenie było zasadne, firma dysponowałaby właściwym materiałem dowodowym, zainwestowałaby 8 zł na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem. Czyli możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka jest wartość czy jaką Państwo dla nich przedstawiacie wartość? Nie. Można sobie wyobrazić, że oni sobie doskonale zdają z tego sprawę, że są na przegranej pozycji. Stąd warto walczyć i warto samemu zbierać ten materiał dowodowy, aby mieć się czym bronić, ale również w przypadku nękania, czy też otrzymywania uporczywych telefonów, notorycznych listów zwykłych w skrzynce, oklejania tych skrzynek naszych na listy, czy też oklejania drzwi, warto robić zdjęcia, warto nagrywać swoje rozmowy telefoniczne. Ja korzystam z programu ACR, dostępny jest również program Fontel, także tych programów jest multum. Ale musimy o siebie zadbać i zrobić wszystko to, co jest dopuszczalne przez przepisy, aby nie płacić nie swoich zobowiązań. Czyli nie płacić za kogoś długów, czy też nie spłacać za kogoś, nie wpłacać komuś jakichkolwiek pieniędzy, które jemu się tylko wydaje, że się mu należy. Bo jedyną osobą, której się może wydawać, że się należą pieniądze, to w moim wypadku jest akurat moja kochana małżonka. I tym optymistycznym akcentem życzę Państwu miłego wieczoru. Bo to i tak musimy zobaczyć, jak to w danym momencie wygląda, co się dzieje, jakie jest akurat pole manewru, a i tak potem wszystko i tak do piachu. Dobra. Terminy ustawowe i terminy sądowe, na temat terminów również pojawi się odcinek. Ale prawnik to nie jest cudotwórca. Jeżeli my coś zawalimy, nie zbierzemy materiału, który ma nas chronić. Witam serdecznie na kanale Prawem na Lewo. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Planowałem coś merytorycznego, ale postanowiłem, że jednak, jeżeli jest to końcówka tygodnia, to można troszeczkę odpuścić i porozmawiać na temat elementu może nie mało istotnego, najważniejszego, jakim jest odbiór korespondencji na poczcie. To, czy odbierać, czy też nie odbierać, to
również się pojawi. Przypuszczam, że nie w dzisiejszym odcinku, natomiast już z bardzo szczegółowym omówieniem tematu. Tak więc zapraszam serdecznie.